Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy łapek w górę. Tak. To jest ten czas. To jest właśnie ten czas, kiedy ja dorobiłem się Piper. Piper sniper. No tutaj chyba no Samo się nasuwa, nasuwa przez się kim jest Piper, no Piper się no ewidentnie kojarzy ze Sniper, rymuje się Piper do Sniper, więc wiemy już czego się po niej spodziewać, zresztą wszyscy dobrze wiemy. Tutaj mam do wyboru kolejnych zadymiarzy legendarnych, sam nie wiem kogo wybrać, Leona... Dobra, powiedzmy, że znam jako tako, wiem, który to jest Leon, wiem, jaki ma atak, powiedziałem sobie, wszyscy lubią Leona, dlatego ja go wezmę na samym końcu. E, tu mamy mech. Mm, mech, 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 a, to ty, dobra, mech to jest taki duży mech, no, też się kojarzy, mech, mech. Aha, ult to jest przecięcie szablon, okej, okay, dobra, dobra, spoko, 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 no, nie powiem, dosyć obiecująco to wygląda, dosyć ciekawie, ult też fajny. Zobaczymy co dalej będzie. Zobaczymy jak inni będą wyglądać. Może sami może mi podpowiecie kogo. Eee... Nie, no nie, nie, nie chcę znowu meg. Dobra, okej, okay, dobra. To mi nie wyszło. To może ten czas poświęcę na to, że możecie mnie zasubskrybować, skomentować eee... i również dać łapkę w górę. Będę bardzo zadowolony jak najbardziej będzie. To tak jakby okej. Okay. Eee, dobra. Kto tam jeszcze? Leona nie sprawdzam, bo wszyscy wiemy co ma Leon. Sandy mistrz kontroli. Dobra, zobaczmy, czym ona tutaj może mnie zaskoczyć. Nie ukrywam, że przy wyborze zadymiarza legendarnego będę się kierował tym, jak bardzo on może mi pomóc w grach rankingowych, najbardziej na rankingowy. Tak, ciebie wezmę. Zobaczcie tego ulta. Dla mnie to jest najbardziej przerażający ult w całej grze z tych, co ja widziałem. Żaden ult nie straszy mnie tak dobitnie, tak skutecznie jak ult Sandy. Zobaczmy jeszcze tu pro forma Chestera, jak on się popisze, ale moim wyborem. Będzie Sandy. Sandy, tak, ten ult przyda się na pewno na zbiory klejnotów, na gorącą strefę. Na razie na te dwa rodzaje rozgrywki na pewno ten ult będzie dobry. I tak, Sandy, Sandy, moja śpiąca Sandy, mistrzu kontroli, jesteś moim wyborem w tym momencie legendarnym. Okej, okay, dobra, mamy Piperkę, mamy tutaj ponad 12 tysięcy, żeby coś z tą kasą zrobić, no to co, no to co, no to jedziemy, jedziemy z Piperką, no, ej, no, 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 no. rzadkość, nie rzadkość, nie rzadkość, Mikaty, nie rzadkość, moc, moc, poziom mocy, poziom mocy. No i szukamy. No i coś tutaj naklikałem, dobra, nieważne, szukamy piper, piper jest piper, dobra. Dobra, mamy ponad 12,5 tysiąca złota, no to co walimy ją od razu na 11, tak na dobrą sprawę, nie rozegrałem żadnej gry tym zadymiarzem. Żadnej gry, a już ten zadymiarz znajdzie się na poziomie 11. Czemu tak robię? Ano dlatego, że wiem, że piperkom grać będę, jest to zadymiarz, którym grać na pewno będę. A dlaczego? A to dlatego, że jest to typowy snajper, a wszyscy wiemy, że Mikaty lubi snajperów, e, lubię zadymiarzy, którzy zadają e, obrażenia z dystansu, z daleka, którzy atakują z daleka, dlatego to będzie mój właśnie wybór. W Piperkę walimy wszystko, całą kasę, tutaj 4700 zł, no nie wiem, coś tutaj wybiorę, no Gwiezdna Moc, jakaś tam zasadzka, nieprzerwane strzelanie, bla bla bla, bla bla bla, bla, bla. no niech będzie, niech będzie, okej, okay, dobra, niech będzie nieprzerwane strzelanie, y, automatyczny celownik, y, dobra no nieważne, coś tutaj wezmę, za bardzo nie wiem jeszcze co, nie grałem tym zadymiarzem ani razu tak na dobrą sprawę w meczach bo nie liczę tutaj aren treningowych, areny treningowe to to nie wiem, no tak jakby iść na mecz i stanąć przed, przed, przed nie wiem, przed drzwiami przed bramą do stadionu i sobie posłuchać y, Bicowania kibiców, tak, a nie patrzeć, nie wiem, żadne inne porównanie mi nie przychodzi do głowy. E, dobra, nieważne. Tutaj mamy już 796, w związku z czym Piperkom wypadałoby sobie może zagrać. No starcie solo, no pewnie, że starcie solo, e, powiem tak, jaka piperka jest, to każdy wie, bardzo duży zasięg ataku, zasięg, no Odległość ataku, chyba największa, jaka może być, nie liczę tutaj ulta Mandy. Nie liczę tutaj ultów. Liczę normalny atak. Takiego zasięgu ja jeszcze nie widziałem. Jest to naprawdę zasięg przecudowny. E, jakiego ulta Piper ma, to wszyscy wiemy. Ale dziko się celuje. Jezu, dziko się celuje. Dobra, nieważne. Jakiego ulta Piper ma, to wszyscy wiemy. Ten ult bardzo mi przypomina. Ehehehe. może mały konkursik. Może mały konkursik, ponieważ Ult Piper jest do czegoś podobny. To jest analog do pewnej postaci fikcyjnej, która również latała na parasolu. Za pomocą parasola pewna fikcyjna postać latała. Kto mi powie, co to za postać? Wymienię tą osobę w najbliższym szorcie. Pierwsza osoba, która komentarzem powie mi z jaką postacią fikcyjną kojarzy się Ult Piper. Tą osobę wymienię w szorcie. Może nawet w komentarzu napisać, kogo mam pozdrowić, nieważne, ale zróbmy takiego questa, zróbmy takiego challenge. O to mi właśnie chodzi. O to mi właśnie chodzi lot na parasolce. Jaka postać fikcyjna, tak właśnie robiła? Dodam tylko powiem. Pewną ciekawostkę, pewne ułatwienie, pewną wskazówkę. Ta postać również jest wymieniona w pewnym filmie Marvela. Również ta postać jest wymieniona i więcej wam nie powiem. Dobra. E, Piper jak gra, tak gra wszyscy widzą. No to była pierwsza bitwa tak naprawdę ze słabymi przeciwnikami, więc tutaj jakoś tam nie będę się zagłębiał, nie będę wnikał, ale wiecie co? <laughs> Zobaczmy, jak to będzie w rankedzie wyglądało. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w, ramke, w rankedzie Mam nadzieję, że nie będzie to za dyma no, Liczę na to, że to nie będzie za dyma Bardzo chciałbym zobaczyć jak Piper e, Knockout, <laughs> niech, będzie knockout. Uu, niech będzie knockout Nie wiem co z tego wyjdzie Tutaj jednym z naszych Teammate'ów jest Brawler Oczywiście, no któż by inny jak nie Brawler Jeszcze tylko Edgara i e, Franka zabrakło, ale dobra, nieważne Ja mam Piperkę Z nami jest e, Frank Z nami jest Brock Przeciwko nam będzie, będzie w trybie knockout, jeszcze nie wiem kto zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy o, również Piper Edgar El Primo, dobra, okej okay. zobaczymy co z tego wyniknie Tu mówię, jest moja dosłownie druga gra tym zadymiarzem, ja tutaj się miał być knockout ja źle spojrzałem zbiory klejnotów dobra, o jeden. dobra, sorry zbiory klejnotów, nie wiem, a dobra a już wiem co się stało Dobra, nieważne, przeskoczyła mi gra, jest to zbiór klejnotów, nie knockout, yy, nieważne, tam ktoś chyba tam, już nie chciałem was dręczyć tym, po prostu ktoś tam się rozłączył, ja zapomniałem, włączyłem jeszcze raz nagrywanie, bla, bla, bla i wyszedł zbiór klejnotów, ale dobra, nieważne, no Piper to Piper, zobaczymy jak sobie poradzi, mam nadzieję, że będzie tak jakby ok. my mamy dwa, oni mają zero, ale wszyscy wiemy, że to się oczywiście może zmienić. Eee, auto-aim tutaj jak najbardziej działa aczkolwiek to jest zadymiarz, którego hmm, można poszaleć na auto-aimie w momencie kiedy wiecie, że wiecie gdzie jest przeciwnik, aczkolwiek dużo lepiej jest przycelować w niego ponieważ można przewidzieć tor jego ruchu, auto-aim eee, idzie tam gdzie jest przeciwnik przeciwnik wiedząc, że ma naprzeciwko sobie piper, robi strajfy, czyli po prostu porusza się na boki E, aczkolwiek, jeżeli gracie na przykład Amberkom, to dla mnie Amberkom tylko i wyłącznie na auto-aimie, nie? Szczerze, będę Wam mówił szczerze, jeżeli Amber to tylko auto-aim, bo <grymiany> spróbujcie utrzymać ogień ciągły w momencie kiedy przeciwnik strajfuje. No, jest to, jest to powiedzmy że trudne. E, pak, 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 jest tutaj ult. Ojojojojojoj, pierwsza tutaj przegrana, przegrana. Pierwszy raz Piper została. Pokonana, jest, dobra, ja ale zobaczę, no bierz, 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 bierz klejnoty, Frank, bierz, bierz. bierz e, Dobra, w tym momencie już mamy 15 sekund do końca. Trzeba bardziej teraz uważać, trzeba tutaj bardziej e, troszkę przypilnować swoich. E, ja jestem Mikaty. Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, wszelka aktywność, oczywiście jak najbardziej przeze mnie będzie uwielbiona. Więc tak w tym filmie wrzuciłem ponad 12 tysięcy golda naraz w piper Sniper. Eee, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarza. apyk w górę, wszelka aktywność będzie jak najbardziej przeze mnie doceniona. Pamiętajcie o tym małym, takim konkursiku, który powiedziałem wcześniej. Trzymajcie się, na razie. Bajo!